Rok 2020 okazuje się być rokiem trudnym. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia nie ułatwiają nam życia. Wiele imprez plenerowych, wystaw oraz przedsięwzięć kulturalnych musiano odwołać. Zamknięte kina, muzea, teatry sprawiają, że ludzie siedzący w domach zaczynają szukać wydarzeń kulturalnych w sieci. W Świętochłowicach biblioteka wykupiła na platformie e-book Libra dostęp do wielu dodatkowych książek, którymi czytelnicy mogą się cieszyć. Jednak nie tylko książki oferuje biblioteka. Cały czas staramy się być w sieci, czyli online. Nasz Facebook i strona internetowa prężnie działają. Mamy na przykład takie cykle. Zazwyczaj co poniedziałek proponujemy Państwu trzy kawały o bibliotece z Marcinem Sznapką. Bardzo, bardzo duże zainteresowanie ma ten cykl. Oprócz tego w bieżącym roku biblioteka pozyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na przeprowadzenie, na realizację spotkań autorskich z trzema pisarkami ze Śląska, które też właśnie miały miejsce w sieci. Centrum Kultury Śląskiej realizuje warsztaty plastyczne, a obrazy uczestników zajęć można podziwiać w internecie. Z okazji Mikołajek wraz z Urzędem Miasta przygotowują 100 poduszek ze słodyczami, które będą rozdawane w Świętochłowickim Szpitalu, Rodzinnym Domu Dziecka, DPS-ie Złota Jesień oraz kilku rodzinach zastępczych. Poza tym już wkrótce pojawią się nowe projekty skierowane zarówno dla młodzieży, jak i seniorów. Takim pomysłem jest działanie na poszukiwanie starych fotografii, niekoniecznie związanych z architekturą. Chodzi mi bardziej tutaj o potencjał ludzki, wymienianie się wspomnieniami w postaci zdjęć na przykład z komunii, z chrztów, z jakichś uroczystości, które się tu odbywały. Myślę, że tutaj internet, też chodzi o to, żeby też po prostu wciągnąć mieszkańców, żeby oni też współtworzyli z nami te strony, żeby to nie było tylko odbiór, obejrzenie sobie starych fotografii, tylko zaangażowali się w to w sposób taki aktywny, oczywiście internetowo. Muzeum Powstań Śląskich ze względu na pandemię też wychodzi poza ściany swojego budynku. Co prawda w sieci, ale wielkim krokiem. Aktualnie trwają przygotowania, by zaprosić wszystkich miłośników historii na wirtualny spacer po muzeum. Można zajrzeć również do filmowej encyklopedii Powstań Śląskich oraz zadumać się nad historią powstańców i ich rodzin. Kolejny cykl realizowany w zasadzie jako nasz projekt to Śladami Soli Czarnej, czyli realizacje warsztatowe filmów opartych na słynnym filmie Kazimierza Kutza. I w oparciu o to są kolejne odcinki przygotowywane. Także raczej idziemy w kierunku przenoszenia się do internetu, przynajmniej na jakiś czas. Jak widać, ograniczenia związane z pandemią uniemożliwiają realizację wielu artystycznych projektów. Ale na ich miejsce pojawiają się nowe propozycje na rozwój, integrację czy zaspokojenie swoich intelektualnych potrzeb.